Aj, skill test. No, skill test jest jakiś. Zrobisz to brata szybciej od nas. Skill test, okay, gdzie Hogaty mówi, że jest trudny, tak? Konsolizm. To znaczy nie, właśnie to jest taki, że jeżeli uda ci się normalnie zrobić dwie rzeczy, to możesz go zrobić szybko bardzo. Okay. Dobra, a jak się nie uda, to wolno. No to tak. Okej, okay, spróbuję. Ile go robiłeś na live'ie? Godzinę. O kurde. Okay. Ale to są, mówię, dwa checkpointy, które ja to samo mówię, że można było dużo lepiej to zrobić. To wiesz, pierwszy checkpoint pół godziny zeszło, a można było w 5 minut. Także... Jak pierwszy, jak już jesteśmy na szóstym? No pierwszy taki... Wie... Ale a, skill test! No, a już tu, widzę. Dla kogoś, który mówił, że RNG nie istnieje. A bo jakiś... mają jeszcze taką dziwną kamerę, kurde, bele mole. Na jakieś targowisko poleciałem tutaj. O, targowisko. Co to niedaleko, jest taka miejscowość. Jezu, tak sobie smaka na tego gotika zrobiłem na streamach. Tak, wiesz, jak ja sobie smaka na jakieś jedzenie zrobiłem, jestem tak głodny, że i odciąć dupie. Ja sobie pomyślę, że dzisiaj sałatkę będę jadł, to... Ja sobie pomyślę, że ja dzisiaj tylko jedną bułkę zjadłem. I stałem dzisiaj rano wcześniej. Nie no, mnie z jedzenia giga potężnie dużo. Ja jutro fajitasa będę sobie robił. O, dwa dni z fajitasem będą teraz. Co to jest? Co to jest? No po polsku. To jest ten, no przyprawa do fajitasa, tam jakieś marynujecie sobie mięso, kurczaka na przykład. No, my to kurczak w przyprawach, no nie jakiś fajitas. Jakimiś różnymi przyprawami. Ale poczekaj. Jakieś inne te sprawy rzeczy. Nie ma. Później to sobie smażycie, odstawiacie i później smażycie sobie, robicie na przykład tutaj ja mam mieszankę papryka w paski. A właśnie, no to kurczak, przyprawa. Papryki, cebula czerwona, do tego jalapeno, do tego kukurydza. To podsmażane na patelni znowu, później smażycie jedno z drugim i to jako farsz do takiej tortilki czy do czegoś. O, nie? Taki kepsik sobie można zrobić z tego. No to mówimy, no to mówiłem. Właśnie, zjadłem to, no to można teraz taki kepsik, jest troszkę inny. Co? Nie, no bo to mówię... To są różne, to różnie można jeść. Ja na przykład tortilkę sobie zapiekam na patelni, robię sobie z niej taki chlebek i sobie jako chlebek to jem dodatkowo do tego. O nie. No, tortilka u mnie jak siostra? No, i to jest pierwszy moment, Sylwester. Ten, nie, no bugowanko, zesrane. No. To jest pierwszy ten moment. Nie, no chyba idę jej zaraz, rzeczywiście. Bez kitu. No, patrzcie, kitu. Zrobiłem to za pierwszym razem. Gówno, bo już... mi to 2,5 minuty, a wtedy 30 minut. Ja. A myślę, trzeba trafić. Właśnie... No nie, no za nisko byłem troszkę. Właśnie to nazywam tym takim pseudo RNG. No. Panie drogi widzu, JK, coś tam. Rolling. To właśnie Blowing. Ten widz był. To by pasowało w sumie do niej. Gówno! Po prostu o to chodziło, że... Bo ja jechałem na przerobionym i teraz czuję, że to jest też różnica i to jest to, co chłop... Nie ma różnicy na przerobionym, nie przerobionym. Dobra, niech on tam sklej papę. Ja no. Wiesz, chodzi o to, że jak ja jechałem tam na takich małych fragmentach, na tym przerobionym, to mnie tak? Na przykład nie byłem w stanie wyhamować i mnie wypadało często. Trzeba rozróżnić. Nie, na tarczą troszeczkę byłem. Nie, to jest ktoś, który się, wiesz, przy... Nie, no po prostu tak wskoczysz, wiesz, przed nim kołem i ten... Żeby się później zshiftował. Najpierw kontrol, później. A, dobra, widzę, mam. No i gość się, wiesz, doczepił, że to jest gra, więc to jest wszystko zapisane. Więc nie może być RNG, bo każdy klik. Jest tarcza trafiona, dobra, udało się. Pewne cyferki. A, no tak. Wiecie, i... On jest robotem, tak. Jest tak, no ja to samo stwierdziłem, no stary, ale to jest coś, o czym wszyscy wiedzą, ale to wiesz, o tym właśnie mówimy, tak w uproszczeniu RNG, bo ty nie wiesz, czy ty naciskasz z jednym żulem, czy z dwoma żulami, nie? Ty nie masz takiej świadomości, bo nie jesteś robotem, no, jesteś człowiekiem. W jest zero-jedynkowe zresztą. Z algorytm, też algorytm nie zawsze tak samo ci oblicza, nawet, bo serwery cię inaczej łączą. Nie, no nie wiadomo, według niego wszystko jest w porządku. Wszystko jest i zapisane, po prostu skill, rozumiesz. To jest skilla. Wiesz co ja bym zrobił wtedy? Powiedział łódkę i szmulę. A ja mu powiedziałem dwa razy właśnie, aż tak. Takie, że są szociki na kanale. Powiedziałeś mu kurka, rurka, ty. Tak. I weź się nie tak nie przywalaj. Nie, no tam nie gadał z nim. Ale wiesz, no kontencik. Po co z nim rozmawiał? Beka z typa była, no. Przypomniał mi się pewien. Ale wiesz, rozmowa w Uberze, a później nie? Było, jak ja mu w żarcie coś powiedziałem, to chłop zaczął się spinać jak gacie po prostu, syla wyprane po 30 dniach na słońcu, no. O, to po kczampik, one się potężnie spinają. No.
O, później, chyba trafię. Później się zaczęliśmy śmiać, że chłop to jest. Nie, spadł z ostatniego burgerka, serio? To co, jeszcze raz? Fogaty? Że chłop nawet żartów nie rozumie, to jest robot. Ej, po tym burgerku jest coś trudnego jeszcze takiego, czy nie? Nie, na tym co ja jestem, to jest akurat dość proste. Nie, no teraz po prostu są takie ten. Dokładnie, że robicie po prostu, aż wam pyknie. Ej, no to poczekajcie, jak coś na macie chwilę. Ale to do mety to stary, no do mety jest jeszcze ten jeden tam checkpoint, który jest, wiesz. No dobra, teraz tutaj. Ja jestem na 32 checkpointzie. I co, dobra. Tutaj teraz przeskoczę. To ile wy dżuli dajecie na ten, na klawiaturę? A ja nie wiem, jaka tam jest skala duża i mała? Nie wiadomo, no ile średnio. To jest, nie? Że ja nie wiem, ja naciskam lekko, średnio albo mocno, nie? Ja to jak mi palec poleci, no to... ale... Moja skala to jest jak mi palec poleci. O, zależy, bogaty, jak gram rankera to wciskam 4 razy mocniej. O, jest, czy ja dobrze wjechałem w ogóle? Czy no, tak... no, ty już wjechałeś git. Może od drugiej strony na to wjadę. Nie, nie, no ja od tych... Dobra, burgerek okay, zrobiony. Rozumiem. Nie, ty już i ostatni podjazd. I tu trzeba tak zeskoczyć, jak rozumiem, jak mnie mam, okej. Nie, te burgerki są giga łatwo sobie z nich. Teraz na to nie mogę wyskoczyć do ciebie właśnie, że partera. A nie, ja wcześniej wskoczyłem tam przy parterze. Chodź Lucy, chodź tutaj. A. Tak, tak, jadę. Lucy. Pyk, Lucy. Dobra. Lucy. No, coś. Okej, dobra. A teraz jak na to niebieskie mam wyskoczyć? No, wyrzuci mnie, no, musisz, to czy nie? Nie, musisz przed nim kołem i potem tak, żeby cię wbiło jakby i shiftem. A, to z fartem tak zwanym. Tak, z fartem, dokładnie. Z tak zwanym fartem. Jest... nie, bo to nie jest z fartem, to jest wszystko wyliczone przez grę. To nie jest z fartem, Sylwester. A czy my tu rozmawiamy z programistą CD Projektu czy Rockstara? No co jest? Programista CD Projekt. Jeszcze jakbyś lepiej by było, jakbyś powiedział z programistą CD Action. Oj, to w ogóle programuje. CD Action wróciło. Wróciło. Ale nie wiem, kto to będzie kupował, ej. Nie wiem, ja sobie kiedyś kupię z ciekawości, żeby zobaczyć, jaka jest jakość tych aktualnie, wiesz. No to pewnie jest identyczna, moim zdaniem, kto to wykupił teraz? Fantasy Expo. Fantasy Expo, no. Taka agencja reklamowa. Ale to jest bardziej zrobione jakby pod... Ale nie, ale to jest CD Action Fantasy... Fantasy Expo to wykupiło, ale tam ogólnie jest akcja crowdfundingowa, tak jakby robiona chyba jeszcze, nie? Tam jakoś zbierają. Tak. No czemu nie mogę tu wyskoczyć teraz, Hogan? Nie no, CD Action spoko było, ja pamiętam, że kiedyś jakby nie, gdyby nie CD Action, to bym gierek nie miał na komputer. No ja tak. Już lat zbierałem akurat, nie CD Action. Też kupę lat. Był wjazd na chatę, był tak. Mimo, że ty już wleciałeś na górę. Wleciałem, no prosta to była. No co jest, jak ty się tu ustawiłeś? No, znaczy odbiło mnie do tyłu, nie wiem jakim cudem, ale jakoś mnie odbiło do tyłu. Dobra, jestem. Ale fart. Chłopcy miał fart. Ostatnio też tam na farcie wleciałem. Dobra. To ściana? O, jeszcze przed checkpointem, że o nie, najgorzej! Ta ściana to wiatrakiem, że się wlatywali, czy? Ta. Teraz na czym? Na pomarańczowym, jak rozumiem. Ej, chyba ogarnąłem glitcha do tego Mancheza. No, jakiego? Tutaj... Że cię super szybko leci, ale tyk, jak skręcasz tyk, w jedną stronę tyk, i dajesz w dół cały tyk czas. To się potem bardzo dużą prędkość nabiera. To nie chodzi ci o bagowanie właśnie tego? No tak, tylko chodzi o to, że jak bagujesz, to on tak najpierw powoli, a potem jak... Ej, czego nie mogę wyjechać? No to... Co tutaj? Ha, że wjechać po prostu tutaj. O! Że nacisnąłem AD na ten, na końcu. Zdało mi się, bo nie mogłem wyjechać tutaj potem... Ten RDF4 chyba spalił. Ja potem wiatraczki nie mogłem wyjechać. O, stój! Okej, dobra. Tu można na dół zjechać sobie, czy z góry trzeba skakać na to? A na czym? Z góry, na tą belkę czerwoną na dole. No z tak, góry, tak, z góry. Musisz zaskoczyć na nią, tak. Ale prosto, dobra. O nie! Dobra. Może tutaj dobra, widzę, powolutku. Ja widzę. Ale, dobra, Hogan, zrobiłeś to tak? Odpiło mnie, tak. 33 no punkt, ale ja nie, no to ja tu na ciebie poczekam, Shepard. Pajki będę miły. O, dawaj ten 33 punkt! Chłop się do mnie przyczepiał, że a ty co, to też jest RNG, to też jest RNG? A nie trzeba, szajs. To jest właśnie to RNG. Dobra, udało się wyskoczyć na górę. Fuck you! Który punkt macie? Jeszcze żaden. 35. O, to jest zaraz będę koło was. I co tutaj teraz na tych pochyłych? Po prostu jechać? Chcę się przejechać, to Shepard, no co się mnie pytasz, ile ty masz lat? No, 12. 12. Co ty pierwszy raz grasz ten wyścig, tak, taki wyścig w sensie? Tak. No ja jestem w RNG, w sensie wiesz o co chodzi, jakby
Ja wierzę w RNG i Boga też czasami wierzę. Jakby, no, o, skubaniutki. Proszę bardzo. Szepar! O! Zrobiłeś? Ja zrobiłem. Nie, zrobiłem, ale... Tak się wybiłem na pierwszym tym, że doleciałem prawie do cydy. Ole, kozak, przeskoczyłem to. No ja teraz najłatwiejsze rzeczy nie mogę zrobić, no. Taki trik zrobiłem, że aż telefon mi się zaświecił. No. Najłatwiejszego nie przejadę, Shepard, teraz, no, najgorzej. Stój. No ja się nie mogę zatrzymać kompletnie. No ja właśnie też, dobra, ja mam to samo teraz tutaj. To jeszcze trzeba zbugować? Nie trafia w dziurę. Dobrze, tylko żeby ich nikt nie niszczył. Tych uli. Ostatnio znowu widziałem artykuł, że... Tak, jakiś frajer benzynką polał, no. No co? Całe gospodarstwo... Tak, pszczelarz jakieś 30 lat miał ule, całe życie jakby na tym ogarniał to. I zalali, mu benzyną. Ale, ale ule, jak? Wiesz, pszczoły, to jest tak. Mega ważnego dla... A to jakieś, wiesz, nie, a później no będą płakać, że nie mają jedzenia, nie mają tych owozów na drzewach i takich bajerów. Ale jak można w ogóle cokolwiek komukolwiek niszczyć tak... O. No bo konkurencja. A, to konkurencja. Pewnie albo konkurencja, albo wiesz, nie wiem, komuś przyleciała pszczoła, albo przyleciał komuś, wiesz, szerszeń. I pomyślał, że to pszczoły. To przez te ule. No. I siema. Ludzie, wiesz, to często jest na wioskach, tam ludzie potrafią też być zawistni, nie? No, tam no, jest ale u nas powiem ci, że jest akurat spoko, jeżeli o ale zależy, rzeczy. Gdzie trafisz, no. No tak. Zresztą, Zylo, te opowieści, czy za, co no, no tak, to co? Ze światłowodami na przykład jaki problem był duży. No, opowiadaj. Nie, no to już historia taka, że... O, nie będzie ją to chyba wszyscy się... znają. No. Prał. Dobra. Przeleciałem, to trafiłem dziurę, ale się nie zatrzymałem. Paparapapa. Nie, Sylo. A, oj, ale tutaj... to wiem, o co chodzi, dobra. O, to jest ten checkpoint, panowie, 41 checkpoint. Wiesz co, to, ten punkt byłby dużo łatwiejszy, gdyby tego spowolniacza nie było. Tak. Zrobione? Od razu lepiej się tu ląduje, jak się nie ma przerobionego tego Mancheza. Ha, musiałem kącik wyczuć najpierw. To pizna co jest? Ten widz! Brzmi no od razu jest. Łatwiej się po tym jeździ, jak się nie ma przerobionego Mancheza i cię nie wywala co chwilę z tych kółek. No, 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 no. Okej, okay, no dobra. Wall Rida. Prościutko fest. O dobra, udało się. Jak pizka, którą będzie jadł. Nie, jeszcze jedna dziura tu jest. Tu pali guma, no jak tu się trzeba rozpędzić, fogaty? Gdzie? Na tych takich betonowych tych, w sensie, bo muszę zjechać chyba do dołu i potem w górę? Betonowy. A nie, mogę górą też, okay. Nie no, po prostu przejedź se przez to cały czas, gościu. Gościu, nie, przejedź se przez to cały czas, przecież, nie? Nie daję rady, nie daję rady. Nie, naprawdę, po prostu przejedź. Kamerę pierwszoosobową sobie zrób, bo to jak na bolidach będziesz się czuł wtedy. A, okej, okay, dobra, dzięki. Okej, okay, dobra, dzięki. Nie, no naprawdę to ułatwia. Ja to tak pomyślałem, włączyłem kamerę pierwszoosobową, bo tak łatwo, że szok. Nie, faktycznie. Nie trafiłem. Ej, faktycznie. No. Oprócz no, tego, no. Że tu mnie trochę zawiesza, to... No, dałem ci. Musisz cały czas, się wiesz, zawiesza. Prędkość. A jechałeś na pierwszym, jechałeś do dołu, czy do góry? No, przejeżdżasz przez ten środek betoniaków, później do góry. No właśnie, jak do ten góry wyjeżdżasz? Jak na ten środek betoniaków? Jak? Bo to on jest zakryty. W sensie od dołu, czy od góry? No, od góry. Wyzionałem ducha z siebie chyba. Tu wiesz, choć trochę rozpędzony później, nie? Aha, no rozumiem. Faktycznie jest prościej. Betonowe lasy, mokno. Dobra, udało się, okno. No. No to dwie noce z rzędu tak normalnie. No, wiało ostatnio, mocno. A, od góry faktycznie. A, i tutaj pierwszoosobowa kamera i sobie jedziesz jak formułą, okej. A no rzeczywiście. Ty no rzeczywiście. A faktycznie, no. A faktycznie, tak. Nie no, chłopaki, ale fajnie się tu jedzie. Ale ty takiego łatwego checkpointa nie zrobisz. No właśnie nie zrobiłem tego i nie mogę tego zrobić. Za pierwszym razem przejechałem. Luce, czy ty taka pipa? No, ty, za pierwszym razem to przejechałem, ale jestem kokson. No, ale Hogaty też, także... To ty nie jesteś kokson. No, no nie, a jak tam swoje trafianie do dziur Sylwester? Bardzo łatwo. Pan nie sądzę właśnie. No ja sądzę. Okej, okay, dobra, przejechałem ten trudniejszy checkpointik. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, że te mapy są, raz przejdziesz sobie godzinkę. Co, te przeskoki tutaj?
A raz przejdziesz 20 minut. Okej, dobra, dosłownie. Ty, zrobiłem to. Że to taki trudny punkt jest, Piotruś? Które? No te przeskoki po tych deskach? No tak, wtedy tak, wtedy były właśnie trudne te przeskoki. Ja dwa zrobiłem. No dwa to są najłatwiejsze, te pierwsze. Najtrudniejszy był chyba ten trzeci przeskok, albo czwarty. W jaki sposób to pyk tam spowalnia, że jest... I ostatni jest na ściankę i koniec. No ta, ta. No i mówię, no i to jak dobrze sobie zrobisz, to sobie zrobisz dobrze, no i gicik masz. A taki był wcześniej problem, nie? O, no za i pierwszym masz razem. Wiesz, jaki był wcześniej problem właśnie z tym Manchezem, że był za szybki dosłownie. Ja a, i nie wyhamowałeś się tutaj, no. No tak. Nie byłem w stanie wyhamować po prostu. Łe, tak się dostraszyłeś, tak zestresowałeś. Ale czemu ty mogę teraz zaskoczyć? Mogę poczekać tutaj, czy na metę wjeżdżać? Tak, 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 tu możesz czekać. No i koniec wyścigu. No jest. Łe, ale... Alko! Łe!